Dawno nie było symulatorów, co? Computer Repair Shop, czyli moi drodzy, symulator gościa, który będzie prowadził warsztat, w którym będziemy naprawiać komputery. I teraz pewnie się zastanawiacie, okej, kolejny symulator związany z naprawianiem komputerów. Przecież my już mamy dobrze działający symulator, który nawet doczekał się kolejnej części. PC Building Simulator, tak! PC Building Simulator. No ale PC Building, moi drodzy, polega na tym, że faktycznie naprawiamy komputery w naszym warsztacie, ale też je upgrade'ujemy. No dobra, ale teraz pierwsza rzecz mi pierwsza rzecz, którą jak zauważyłem to, tą czcionkę, tą grafikę na screenshotach, coś przykuło moją uwagę, a mianowicie bardzo podobny styl. Jeżeli wejdziemy sobie na stronę Steam właśnie tego twórcy, czyli Cheesecake Dev, okazuje się, że nie bez powodu, bo zrobili Border Officer, to była taka gra, takie trochę My Summer Car niby, ale chodziło o to, że autem jeździmy do roboty i na granicy pracujemy, trochę jak Papers, Please. Zrobili Internet Cafe Simulator, który miał także pierwszą i drugą część i ja te dwie rzeczy oczywiście nagrywałem, nawet serię z tego robiłem. Ludus, też taka gierka, która okazała się takim niewypałem trochę. Streamer Life Simulator, też symulator, którego oczywiście posiadam w bibliotece i otrzymałem od wydawcy. I mnóstwo innych symulatorów, które są robione na bardzo podobnych asetach. No i dobra, teraz czas na Computer Repair Shop. I co my tutaj mamy? Wypożyczalnia do wynajęcia, mało używana, wszystkie narzędzia są nowe, potrzebuję pilnie wypożyczyć. Sklep jest dokładnie taki, jak wygląda na zdjęciach, wynajmę szybko, bo jutro usunę ogłoszenie. Kliknij i wypożycz teraz. Dobra, wynajem. No to co, wynajmuję, nie? A nie, tutaj okej, okay. Początek, wynajem, myk. Aha, widzę, że fajnie polska czcionka działa. Musisz płacić codziennie. Jeśli zaśniesz na ulicy, mogą ci zostać skradzione pieniądze. Więc chodź do... Więc chodźmy do wynajmowanego przez ciebie sklepu i zacznijmy pierwszy dzień. Escape. Dobra, lecimy, co to jest? Okej, okay, łóżko, escape, mogę spać. No, wygląda to bardzo podobnie. Chociaż może... O kurde, jaki on jest brzydki. Zapłać nockę. Mogę zapłacić? Nie mam pieniędzy. Ale nadal wygląda paskudnie. No, te twarze wyglądają okropnie, nie? Jak pozbawione duszy. Dobra. Co jest grane? I on... Chłopce tak chodzi po ulicy, patrzcie. Jaki gość. To ma rosyjski tatuaż. To jest chyba rosyjska mafia. On miał 2-3 paski na dresie. Doszedł do końca. Co on ma za animację taką kobiecą? Śmierdoli tutaj. O. I produce these myself. Wiesz, to cyberpunk, to jest Animals. Dziewczyny za $300! O cholipka. Robodziewczyna. Chcielibyście taką robodziewczynę? To ewidentnie jest tutaj nawiązanie do cyberpunka. Do jakichś wszczepów. On w ogóle to chyba zrobił w ogóle. Dobra. Czekaj, tu są menele. Co to za muzyka w ogóle jakaś? Kotek! Chodź no tu, kotek. Co jest z tym kotkiem? Zbudować, ale jak zbudować? A, że ja mogę go położyć, gdzie mi się podoba. Ty, patrzcie. Kot jest meblem. Normalnie mogę tak, o, obracać go. Ciekawe, czy można właśnie użyć go jako tłumik. Cześć! Witaj. Sterydyczny człowiek. Wygląda na to, że bezdomni włóczęcy napadli na twój sklep. Jeśli zapłacisz mi $50, dam ci baseballowy kij, pomogę ci pokonać. Aha, ale ja nie mam pieniędzy, gościu. Jak on wygląda? Ja muszę zarobić. Dobra, zapłaciłem mu. Czekaj. Dobra, czyli... Dobra, idziemy, chodźcie. Patrz. Idę z kijem. Oho, on zrobi porządek. Co jest? Menel go... Co to ma być? Czemu menel... Czekaj, co to się... Ale kurde... To jest za system? Kot! Nie, z kotem... Chodź, wezmę kota, na tłumik wezmę. Dobra, poczekajcie.
Chodź tu, chodź tu. No, no i dobrze ci tak. Co, jeszcze jeden tam wyszedł? O, rakietę namalowali mi cwaniaki. Patrzcie, co oni tu urządzili w ogóle sobie zrobili. Za darmo sobie zrobili normalnie miejscówkę. Skłod. Normalny skłod sobie. Nie, śmieci to trzeba po prostu tak podnieść wszystkie. Dobra, no to śmieci to podnosimy. Menele tutaj narobiły strasznie dużo syfu. Okej. Ale źle to działa, jak tutaj to w ścianę wchodzi, więc tutaj niestety to jest okropne. No fakulca jakiegoś dali, a może jakąś szmatkę potrafię... Nie, trzeba animację przytrzymać, dobra. Idziemy dalej. Patrzcie, no całkiem spoko to się zachowuje, nie? Tylko to niestety, że przenika, te przedmioty przenikają przez tekstury, to tutaj słabo. Tak, weź obudowę komputera, bierzemy. Połóż obudowę na biurku napraw, dobra, no to lecimy. Cyk, naciśnij, aby wziąć F, żeby rozpocząć naprawę. Procesor, czekaj, płyta główna, co tu się dzieje w ogóle? Zapisują, na czym polega problem i przyklejają to na obudowę. Kupiłem ten komputer w zeszłym tygodniu w sklepie sprzedającym kradzione towary. Ale nie chce mi się uruchomić. Sprzedawca powiedział, że wszystkie części są sprawne. Złodziej twierdzi, że komputer był włączony, gdy go ukradł. Czy możesz rozwiązać problem? Nie no. Chyba chodzi o zasilacz, bo go brakuje. Dokładnie tutaj widać, że brakuje zasilacza. Nawet dysku nie ma, ale okej. Chodź tu, grubasku! Czekamy na kuriera. Tak. Dron normalnie przyleciał! Widziałeś to, kocie? O, mamy zasilacz. O! Włącz komputer i przetestuj. Co to za maszyna? To już lepiej jakby chyba nie działał. Microsoft Awesome Speedy. Co my tu mamy? WinRAR? Kupiłem ten komputer, dobra. Tekst. Wipe Apples, dobra. WinRAR. Cures, dobra, tutaj jakieś programy. AVR. Rozpocznij skanowanie. Zeskanujmy. Ta kopia systemu operacyjnego nie jest oryginalna. Napis na dole. Ja nie chcę rulety! Ty, patrzcie, kto to jest. Podobny trochę, nie? Do Maska, ale na pewno to nie on. Biblioteka o grach. Game Wiki. Dowiedzmy się o grach czegoś fajnego. To, co znamy już oczywiście z Internet Cafe Simulator. Harassing Crack, Bean Us, czyli Among Us, Dad of Boy, czyli God of War, First Fantasy, Final Fantasy, Half Game 4, Half-Life, Fort Fort, Fat Smoke, Cyber Hotfix, Heart, a nie Halo, Miner Runner, Moba King, Past of Us, Past of Us 2, Bug G, Skyrim, Red Dead Guy, Rush B Simulator, Toss a Coin Simulator, Zifa, Warcry. Nie no, fajnie, fajnie. Lubię to, jak się bawią tak kreatywnie i zmieniają te nazwy. To co, bierzemy ten komputer i teraz musimy go umieścić obudowę w komputera w sekcji pakowania. Gdzie jest sekcja pakowania? Tutaj. Dobra. I teraz tak, jak go zapakować, moi drodzy? Wszystkie prośby klientów zostały zrealizowane, żądania klientów niespełnione. Zwróć produkt. Dobra, wszystkie zrobione. Tak, kalkulacja ceny, 200 dolców. Dzień dobry. Ja w sprawie wysyłki. Tutorial kończymy. Gratuluję, samouczka. Teraz możesz swobodnie grać. No i teraz to jest gra. Patrzcie, idzie ktoś. Ty, Cejrowski, co ty mi przynosisz? Ty, co tam? Hej, stary, widziałem, że otwarto nowy sklep i przyszedłem tutaj. Jestem uzależniony od porno. I myślę, że komputer jest zepsuty. Nie mogę dostać się do Zornhub.
Możesz to sprawdzić? Potrzebuję tego szybko. Nie mogę już teraz znieść. Proszę, pomóż mi, zapłacę za to. I nie mam hasła do komputera. Szukałem tego na papierze w domu i pisałem na komputerze, ale jesteś jak mistrz, dasz radę. Wreszcie możesz wyczyścić komputer. Flash dysk na stole. To co, bana dostaniemy, rozumiem, tak? Czyli jest skanowany w poszukiwaniu wirusów. No chłopie. Zornhub. Co to jest za nazwa? Czy to w ogóle działa? Wyczyść komputer, narzędzia, dmuchawa powietrza. Aha! Ja mam dmuchawy użyć, żeby... Nie, nie gadaj. Ja go tutaj dobrze wyczyszczę zaraz. Bo źle działają później te strony internetowe. Przynajmniej świeżości trochę będzie na łączu. Złam hasło. Dobra, wchodzimy na kompa. Ja się boję odpalić tej... Ja się boję teraz tego pokazać. Ja nie wiem, co tam na tym Zornhubie jest. Widzowie, jak coś, to... Złam hasło, użyj programu do łamania haseł na dysku flash, którego musimy zaimplementować. Wsadzimy go tutaj. Idziemy łamać. Pass cracker. Crack. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jest niesamowite. Dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Pokaż. O Boże, ja już wiem, z jakim my człowiekiem mamy do czynienia. O nie. Czekajcie, zasłonię ekran. Wykryto szkodliwe oprogramowanie. Zablokowaliśmy ci dostęp do naszej strony internetowej. Aha. Ale ładny Steam, taki trochę jak stary Steam, nie? Z dawnych lat. Pamięć przenośna. Dobra, musimy, słuchajcie, przeskanować. Aplikacja Benchmark Unlocker Message Virus Generator. Nie! Zero Writer. O kurde, ile on znalazł już wirusów. Ja cię sunę. Gdzie on wchodził? Pamiętajcie, nie wchodźcie nigdy na żadne strony, do których nie macie pewności, co to jest za strona. Możecie złapać wirusa, który wam spowolni działanie, ale możecie także stracić jakieś dane. 300 wirusów, dobra, ale poczekajcie, poczekajcie, bo ja chcę... No nie, 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 ja muszę zobaczyć, czy działa. No, nie wygląda to jakoś bardzo źle. My processor got very hot. My RAM is burning. Czy chcesz mnie podkręcić? O Boże, ale to są dobrze zrobione. Ej, to jest dobrze zrobione. To jako koncept żartu, czyli strony dla dorosłych bądź takich erotycznych rzeczy, ale powiązane z tematyką komputerową, to jest nawet okej. O, ja zaraz wybuchnę, zaraz eksploduję. Bip, bip. No widać, że świntuch, zboczeniec, nerdowski. Tylko by ino komputery nagie oglądał. Masz. Aha, bo to trzeba, czekaj, dostarcz obudowę do Joe. Zamknij. Masz! 200 dolców, przypadkowo zgubiłeś dysk, możesz... Nie, on dysku nie wyciągnąłem, ej, halo! O cholera, co to za klienci są? Dobra, znajdź problem, ja muszę z nią porozmawiać, o co chodzi? Patrz, ale mam kotka, chcesz? Masz kotka. Dobra. Cześć, słyszałem, że naprawiasz komputery. Jestem znaną gwiazdą, która tworzy niesamowite filmy dla OnlyMans. Ale gdy nagrywałem film, mój komputer się zawiesił. Proszę poprawić, niewiele rozumiem. Wciąż mam przy sobie lubrykant. Gdybyś mógł. Nie, nie działa. Możesz otworzyć tab w tablecie. Znajdź problematyczną część, wymień napraw. Użyj komputer Wiki, aplikacja na tablecie, dobra. Błąd procesora 44, jeśli napotkasz pokazany na pewno, najprawdopodobniej jest to błąd procesora. Musimy jej wymienić procesor. To był i5. Ile gigaherców? 2,4 kupujemy? Z Intel? Ty, bo ja nie wiem, ile ona mi chce dać pieniędzy. Wykonał świetną robotę, dziękuję. 4,2 gwiazdki. Oho, dziękuję. Świetnie. Dobra. Dziewczyno, gdzie jest dostarczone? Ama. Ona się nazywa Ama. To nie jest to. To nie jest to pudełko. A tu jest, czekajcie, tu znalazłem. Jest pudło. A mamy, dawaj to. Dobra, pobaw się kotkiem. A moi drodzy, my dajemy procesor i uruchamiamy. Zobaczymy zaraz, co ona nagrywała. My Nudes JPG.
O kurwa! Dobrze, że to zakryłem. Jakby to wam powiedzieć, moi drodzy, no nie mogę wam pokazać tego obrazku, bo... bo nie! Słuchaj, dziewczyno, ubierz się, bo normalnie zaraz złapiesz wilka. No, idź nagrywaj dalej. Hop, 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 hop. Siema. Ej, a co, on mi zostawił i poszedł? Co to? Bombę mi splantowałeś, czy co? Mój komputer nie włącza się, proszę naprawić hasła mojego komputera. Area 51, oho. Ej, no to poczekaj chwilę, gdzie ja idę spać? Tutaj idę spać, nie? Ty, idzie kolejny z komputerem. Czekaj, ja muszę iść się wyspać. Czemu tu tak lata? Are you comfortable there? Tak, mam $50, idę spać. 1100. Ty, to kupmy tą lalę cyberkobietę. Dawaj, kupujemy cyberkobietę. Tutaj. Nie no, ją nawet niesiemy tak jak w cyberpunku. Dobra, bierzemy to. No i gdzie ja mam ją? Mogę ją usadzić jakoś tutaj? Ty, niech se stoi tu, nie? Open the tablet and look at the wiki. A, czyli nic się nie pojawia. To jest, podejrzewam, że tu chodzi o zasilacz. Ty, ktoś mi w ogóle komputer podrzucił. Tak o. Ty, ktoś mi wziął kompa, normalnie zostawił i nic, i se poszedł. Dobra, sprawdźmy to. Odpala się czy nie? Aha. Dobra, komputer się w ogóle nie odpala. Co jest? To jest procesor chyba, nie? To od procesora, pokaż. O, ten dobry był procesor. Wezmę z innego kompa. Zobacz. Idzie. Idzie pełna moc. Passwordy, bo on tam powiedział. Co jest? My image. O, kotki. O Boże, ty. Komputerowej wiki, to blue screen jest z HDDK. Fajna informacja o grach, jak ja nie wiem co to jest. To jest, że trzeba mieć na reperze 4489, tak? Aha. Dobra, nie wiem co jest, do śmietnika idziesz, gościu, kurde, jak ci Skyrim nie rusza, chłopie, taka stara gra, to... Co możemy zobaczyć? Robofajtki, o, walki robotów. Cześć. Spotkanie. Umawiam się tylko z mistrzami turniejów. Aby wziąć udział, najpierw musisz uiścić opłatę. 500. Płacę. Fight Club to jest. Podejrzanie wygląda ta maszynka, powiem wam. Dosyć fikuśnie. Oj, rozbudza wyobraźnię. Dobra. O, tu można... Ty, to są te roboty! Ta... Jak się nazywa ten program na Discovery? Co roboty walczyły, a tak... Ojej! Taka gra też kiedyś była. To my jesteśmy, a my jeździ... Ja nie steruję niczym. To się samo robi. Przegrałem! Ale wstyd. Gala normalnie fighter. Gala fighter. Computer parts. O, dzień dobry. Tu pan sprzedaje komputerowe części i widzę, że gracie w ruletę. Aparaty, jakieś... O, pendrive'y on sprzedaje, patrzcie. Ty, ktoś... Boże, ktoś taki był samotny, że sobie szczotkę posadził jako i zdjęcie jakiejś dziewczyny anime. Nie chciał samemu jeść kolacji, rozumiecie? Ale ktoś jest zdesperowany. O! Ja to widzę. Zamknąć oczy teraz. Nie, no jak tak ma wyglądać przyszłość, to ja nie chcę! Jakiś hologram, co jest? Ale słaba jest ta przyszłość. Nie podoba mi się wcale. O, tu, to tak. To jest normalnie, to jest prawdziwość. Tu widać, że to człowiek. A czy on chce zdjęcia Co to jest za... Ej, to wygląda jak z cyberpunka w ogóle, jakieś pomieszczenie, gdzie będą chipy wgrywać.
To urządzenie, które zbudowałem, umożliwia transport pomiędzy różnymi wymiarami. W tej chwili nie jest stabilne, ale to nieważne. Nikt nigdy nie był w środku, ale jestem, że maszyna działa wewnątrz... Dobra. Napój energetyczny, tabletka uspokajająca, karta wyjścia. No nieźle. Czyli to są takie ten Reaper i... No, to są takie jak Reaper i Brain Dance jakieś. Wygląda tak słodko, kiedy śpisz. A czemu? Ej, aha, bo nie zapłaciłem mu, to nie... Aha, nie mogę. A komuś na ulicy? Chodźcie, na ulicy komuś nawalę. No i... No i co, coś się dzieje? Dawaj, temu nawalimy. Nic się nie dzieje. Kobieta. Wszystkich równo traktuje. Tak jest. I oni znikają od razu. Kotka nie można oczywiście. Fatfield. Czemu tak siedzisz i patrzysz w ścianę? No jest jakiś taki humor, który próbują tutaj przedostać, czyli na komputerach jakieś takie niektóre elementy, które nawiązują na przykład do Welcome to the Game, jakiś tam Deep Web, jakieś takie straszne ryje, które wyskakują na obrazkach i tak dalej. Taki zlepek konceptów, zlepek pomysłów, które były inspirowane już innymi grami. Czyli trochę PC Building Simulatora, trochę Internet Cafe Simulatora, trochę po prostu najgorszych symulatorów, bo te wszystkie postacie wyglądają paskudnie. No jak pokracznie, no przecież zobaczcie sobie to, jak ona chodzi, jak oni ma animację chodzenia w ogóle. Każdy z nich tak samo, niezależnie od płci i budowy ciała, one chodzą tak samo źle. Jedyny najciekawszy element to jest chyba po prostu ten kot, bo jest ładny. No ale co z tym kotkiem? No w sumie to nic poza tym, no. Kot sobie chodzi, kot sobie otwiera drzwi. Tu można gasić, nie, nawet nie można zagasić tego. Z drugiej strony to jest gra, która ma kosztować 39 zł. To jest gra, która, moi drodzy, kosztuje 39 zł, więc tu akurat muszę przyznać im, że okej, przynajmniej nie jest droga. A tak wyglądały prawdziwe walki robotów, jak ktoś jeszcze nigdy nie widział, tak wyglądał ten program. Niesamowita furora, ja w ogóle jak w młodości oglądałem te pierwsze serie, bo to już są takie nowsze, te pierwsze serie, to było coś niesamowitego, nie? Po prostu tam jak kibicowało się to, że jeszcze te roboty mogły być totalnie zniszczone, nie? Do zera. Tyle jeśli chodzi o Computer Repair Shop. Szczerze mówiąc, sami widzieliście, jak ta gra wygląda. Sami ocencie, czy warto kupić. Ja nie będę robił z tego żadnej serii. Raczej uznałem to jako ciekawostkę i nagram to i zmontuję na YouTube'a. Jeżeli oglądaliście do końca, bardzo mi miło będzie, jeżeli zostawicie ślad po sobie, suba, lajka, komentarz. Do opisu was zachęcam, żebyście wbili do drugiego kanału, gdzie więcej filmów i jeżeli chcecie kupować fajne gierki, nowsze bądź starsze, sprawdźcie, czy na stronie g2a.com, link w opisie, jest to materiał, tam część sponsorowana, czyli nasz sponsor g2a.com pozwala kupować giereczki, a raczej cyfrowe wersje w formie kodu, na przykład na Steam albo inne platformy i możecie dorwać fajnej promocji. Do zobaczenia, cześć!